O mój Boże, nie! O, to był tylko zły sen. Najgorszy koszmar zombie. Śnił, że był człowiekiem. Już tu nie pracujesz. Żegnam. Ten szef kuchni jest naprawdę niezdarny. Czy mógłbyś być wolniejszy? Jesteś zwolniony, wynoś się stąd. Mogę zrobić to sam. Może nie dzisiaj. Wszedł bogaty klient. Bob jest zawsze chętny do pomocy. Wygląda na to, że gość chce urządzić wielką imprezę. Pomożemy ci w organizacji imprezy. Umowa stoi, ale to będzie cię kosztować. Oto zaliczka. Jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do przyjęcia. Bobowi się nie spieszy. Ma ciekawsze rzeczy do zrobienia. Ups, czas zleciał tak szybko. Muszę jak najszybciej znaleźć asystenta. Zombie przyszedł po pracę. Czy jest miejsce dla szefa kuchni? Bob ma tyle rzeczy do zrobienia, a się spóźnia. O nie! Telefon wpadł w ciasto! Co? Co to jest? Zombie na rozmowę o pracę? Bob uważa, że to dziwne. Co nie? To tylko żart! To nie jest prawdziwa ręka. Właściciel kawiarni nie lubi takich żartów. Mimo to zombie gotuje znacznie lepiej niż Bob. To ciasto jest naprawdę smaczne. Dobra robota. Zombie dostał pracę. Strój szefa kuchni do niego pasuje. Nie ma już dużo czasu. Musi być szybki. Zombie się spieszy. Ale musi być bardziej ostrożny. Zombie jest głodny. Czas na przerwę obiadową. Płatki i trochę mleka. To doskonałe śniadanie. Wygląda na to, że Bob nie jest zadowolony. Mogę zjeść lunch? Proszę bardzo, kolego. Zombie zrobił śniadanie dla dwóch. Co jest w płatkach? Zęby! Z masy fondant zrób małą kulkę. Uformuj ząb za pomocą patyczka. Słodkie zęby gotowe. Bob nie jest już głodny. Gdzie jego poczucie humoru? Och, tu jest cała szczęka. Ale to tylko kawałek ciasta. Może przymierzę? To przezabawne. Kończy się czas. Trzeba dokończyć gotowanie. Pospiesz się. Zombie próbuje coś powiedzieć. Lepiej, żeby się zamknął. Co za okropny zapach. Może powinien wyjąć język. Gumę do żucia włóż do szklanej miski. Wstaw do mikrofalówki i podgrzej. Uformuj język. Wymodeluj go za pomocą sita. Narysuj pionową linię po środku. Guma do żucia w kształcie języka gotowa. Czasami lepiej ugryźć się w język. Jakie ładne bąbelki. I oddech jest świeży. Zombie robi ciasto, ale zaciągnął się mąką. Kichnął tak mocno, że aż jego mózg wypadł. Ale szef kuchni wcale się nie martwi. Zróbmy ciasto zombie. Pokryj biszkopt kremem. Zrób nacięcie na środku i uformuj kształt mózgu. Ugniataj masę fondant, aby zrobić cienkie sznurki. A następnie ułóż je niczym fałdy mózgowe. Pomaluj mózg barwnikiem spożywczym. Niezwykłe ciasto gotowe. Zombie testuje cierpliwość Boba. Wymyślił oszałamiający dowcip. Postanowił zjeść mózg Boba. Pyszne. Żadnego spania w miejscu pracy. Pracujemy. Głowa szefa kuchni się przekręciła. O mój Boże. Jeden ruch i wszystko dobrze. Czemu tak się denerwujesz? To jego 10. danie z rzędu. Zombie jest wyczerpany całym tym gotowaniem. A Bob ma dość przypominania o pośpiechu. Ale w porządku. Zombie ma specjalny koktajl. Kilka łyków i zombie znów jest pełen energii. Teraz pracuje znacznie szybciej.
Czy Bob też powinien spróbować? Och, musi biec do łazienki. Jak zombie to pije. Co jest w menu? Nic jadalnego, ale szef kuchni ma pomysł. Zróbmy pizzę zombie. Ciasto zagnieć i polej sosem pomidorowym. Dodaj pół bułki do hot dogów. Zrób małą dziurkę w bułce i połóż szynkę. Wytnij zęby z sera i przyczep je wykałaczkami. Kiełbasę i pomidory pokrój w plasterki. Połóż je po bokach. Udekoruj danie liśćmi, sałaty i parówkami, które wyglądają jak palce. Posyp startym serem i włóż naczynie do piekarnika. Pizza wygląda naprawdę fajnie. Ale gdzie jest kelner? Będę musiał sam zanieść jedzenie. Dziewczyna nie ma pojęcia, jaką pizzę dostanie. Nie spodziewała się tego. Wygląda strasznie. Ale jest taka smaczna. Musi stąd wyjść. Co jest w lodówce? Świeże pomidory? Fuj! Ogórek? Obrzydliwy. Wyrzuć to. Dojrzałe jabłko? Do widzenia. Ten owoc się zepsuł. Zombie uwielbia zgniłe jedzenie. Pyszne. Gdzie znowu poszedł zombie? Po prostu spędza trochę czasu na zewnątrz. Twoja przerwa się skończyła. Jest nowe zamówienie. Zrobię to. Czas przyrządzić jeszcze jedno danie. Galaretkę. Musi wszystko wymieszać. Ale czegoś brakuje. Trzeba sprawdzić lodówkę. Co to jest? Zombie ma dziką wyobraźnię. Smaczne. Wygląda na to, że zombie upuścił rękę. Ups. Włóż rękawice od ciasta do głębokiego szklanego naczynia. Wlej galaretkę pomarańczową do środka. Gdy rękawica jest pełna, zawiąż ją. Włóż rękawiczkę do szklanego naczynia i zalej zieloną galaretką. Wsadź naczynie do lodówki. Czas odzyskać ramię. Przepraszam, Bob. Tak, jest dużo lepiej. Teraz jest na swoim miejscu. To za dużo dla Boba. Zombie zdecydował się przyrządzić poncz. Wszystko szło dobrze, dopóki szef kuchni nie opuścił głównych składników. Żelek! Czego teraz użyć? Mam pomysł. Pomarańcze pokrój w plasterki. Kiwi też. Wlej sok multiwitaminowy do dużej szklanej miski i dodaj owoce. Dodaj trochę lodu. Zombie ma butelkę jadalnych oczu. Czas z nich skorzystać. Jaki ładny zapach. Dobrze wymieszaj. Zrobiliśmy pyszny drink. Ten poncz naprawdę przyciąga wzrok. Ale zombie wciąż ma kilka rzeczy do zrobienia. Ta torba jest naprawdę ciężka. Potrzebuję pomocy. Gdzie znowu poszedł zombie? Jestem taki spragniony. Czy to zimny poncz? Właśnie tego potrzebuję. Co to jest? Wolałbym tego nie widzieć. Przyjęcie już jutro. Katastrofa. Co mam zrobić? Potrzebujemy ostatniego dania. Znowu zbiera ci się na żarty? Moja reputacja będzie zrujnowana. Zróbmy niezwykłego hot doga. Weź kiełbasę i odpowiednio ją ponacinaj. Zrób nacięcie na krawędzi i uformuj ją jako paznokieć. Przetnij bułkę i włóż do niej kiełbasę w kształcie palca. Dodaj trochę keczupu i włóż do piekarnika. Hot dogi z palcami gotowe. Co mam zrobić z tym zombie? Ale goście już tu są. Stół jest nakryty, ale wygląda przerażająco. To jakaś katastrofa. O dziwo, klient jest zadowolony. Jego przyjaciele też są szczęśliwi. Wszyscy są zombie. Co za zabawna impreza. Bob boi się, że jego goście zrobią bałagan, ale będzie miał rekompensatę. Wspaniale!